Dzień dobry Państwu, nazywam się Mirosław Kaznowski, jestem sekretarzem regionu mazowieckiego oraz współprzewodniczącym powiatowego koła Partii Zieloni. Właśnie odbyło się spotkanie z mieszkańcami Milanówka. Rozmawialiśmy o obecnej sytuacji w mieście oraz kierunkiem jego rozwoju. Mieszkańcy są zmęczeni polityką podziału prowadzoną przez pana burmistrza Piotra Remiszewskiego. Wzywamy szanownego pana burmistrza do zmiany swojego podejścia. Odejścia od ataków, agresywnych wystąpień, afer i budowania podziału w mieście. Apelujemy do pana, jako gospodarza Milanówka, o budowę społeczeństwa obywatelskiego i tworzenia poczucia wzajemnego szacunku i jedności w mieście. Zachęcamy pana do rozpoczęcia szerokich konsultacji społecznych ze wszystkimi grupami społecznymi w Milanówku na ważne dla miasta tematy. Chcemy na przykład, aby pan usiadł wspólnie ze strażakami i porozmawiał z nimi o tym, jakie są faktyczne potrzeby i oczekiwania wobec nowej remizy strażackiej i jakie są realne możliwości gminy. Chcemy, aby pan usiadł z mieszkańcami najbliższego otoczenia i wysłuchał ich obaw, jak nowa remiza, jak nowy projekt wpłynie na ich jakość życia, na wartość ich nieruchomości oraz na środowisko naturalne. Chcemy, aby pan usiadł razem z Radą Miejską, odpowiedział na ich pytania i uwzględnił ich uwagi do tego projektu koncepcyjnego. Szanowny panie burmistrzu, pana obecne działania prowadzą do destabilizacji tkanki społecznej miasta i negatywnie wpływają na jego wizerunek. Mówimy ze spokojem i rozwagą. Dosyć tego. Czas na politykę dialogu i porozumienia. Głos oddaję współprzewodniczącej Karinie Kozłowskiej. Chciałabym powiedzieć, że bardzo się cieszę, bo kolejne 7 osób chce dołączyć do Partii Zielonej. Byśmy byli jeszcze bardziej silni i skuteczni. Chciałabym powiedzieć, że to dobrze, że nasza praca została zauważona przez mieszkańców, którzy są tak samo jak my, wrażliwi na krzywdę ludzi, zwierząt, środowiska. Nowi członkowie i członkinie przychodzą do naszej organizacji, bo chcą tak samo jak my zmienić naszą planetę, kraj, miasto, gminę, powiat, ale w tym sukcesie jest kropla goryczy, bo nie byłoby potrzeby budowania partii, gdyby wszystko działało normalnie. Jakby rząd dbał o kraj, posłowie zamiast śmietników budowali oczyszczalnie, a samorządowcy zamiast niszczyć targowiska, budowaliby przedszkole. Gdyby wszyscy pamiętali, że bez zdrowej planety nie ma zdrowych ludzi, bez zdrowej polityki nie ma zdrowego kraju, nie musielibyśmy się organizować i działać. Moglibyśmy spokojnie pracować w swoich zawodach, a wieczorem spędzać czas z rodziną. Ale nic z tego. Ogłaszam więc uroczyście, że poza dzisiejszym świętem, tym spotkaniem, czeka nas dużo pracy. Ogłaszam, że przed nami wiele nieprzespanych nocy, wiele konferencji prasowych i mam nadzieję, że wielu nowych członków Partii Zieloni do przywitania. Żeby było normalnie, żeby było dobrze, żeby było zielono. Uda nam się. Zwyciężymy. Zapraszam na pokład. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.